Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w pierwszym odcinku nowej serii. Oczywiście są to Pokémony Omega Ruby, na które tak bardzo czekaliście, ja również, ale niestety kurier troszeczkę spóźnił się tu z paczką. Dostałem ją w sobotę, tylko w sobotę mnie nie było, więc nagrywam ten odcinek w niedzielę. Mam nadzieję, że w niedzielę także go obejrzycie, może nawet z dwa odcinki uda mi się wrzucić. Tak więc zaczynamy, oczywiście słuchajcie, to jest takie... Screen chyba nawet z Game Boy Advance'a, bardzo podobnie się zaczynało, nawet chyba tak samo. Ale tu już się coś zmienia, tu już się troszeczkę coś zmienia, zobaczmy. Widocznie to nasz bohater, słuchajcie, gra sobie także w Pokémony Ruby, na swoim Game Boyu. I ruszamy do miasteczka, tak samo, znaczy tak samo. Historia jest podobna, historia jest taka sama, tylko że wszystko zostało tutaj przeniesione do trójwymiarowego świata. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie rozwiązane, jak to będzie, jak będą te stare lokacje wyglądać w nowym świetle. Bo muszę przyznać, że rubinowa wersja lub szafirowa, jak kto woli, to była moja ulubiona ogólnie generacja Pokémonów. Bardzo lubiłem w nie grać. I naprawdę cieszę się, że zrobili remake akurat tej części. Zobaczymy. Będę starał się właśnie odwiedzić wszystkie te zakątki i pokazać, jak one teraz w nowej odsłonie wyglądają. Dobrze, możemy sobie wybrać oczywiście między chłopakiem a dziewczyną. Wybierzemy sobie chłopaka i nazwiemy go oczywiście Raon. Dobra. Super. Tak więc mamy naszą postać. Silnik graficzny jest chyba taki sam jak w Pokémonach X-ach, więc dużo rzeczy tak samo wygląda, ale oczywiście miejscowość jest inna, całkowicie inny region. Ale poruszanie, wiecie, wszystkie te krzaczki, takie drzewka, wszystko podobnie będzie pewnie wyglądać. No i słuchajcie, chyba dotarliśmy do naszej wioski Little Root Town. Tak, jesteśmy oczywiście w środku. Tak samo zaczynały się w Pokémony właśnie rubinowe lub szafirowe. Kto w co grał, ja akurat grałem w rubinowe, dlatego mam Omega Ruby. Ale to jest bez większej oczywiście... bez większej różnicy. Różni się oczywiście tam Pokémonami i legendami, ale historia jest taka sama, więc nic nie tracimy na pewno. No ekstra, ekstra. Tak, przeprowadziliśmy się właśnie do nowej wioski. To jest nasza matka. I to jest nasz dom. Tak jest. Tak więc wejdźmy do środka, zobaczmy jak on wygląda. No, tutaj jak widzicie Machop. Nosi jakieś pudła, ustawia tu wszyściutko. Szkoda właśnie, że tych głosów jeszcze nie zrobili, takich jak były w anime. Tylko jakieś zgrzyty są. Okej, tak więc co, lecimy na górę, tak jak nam tutaj mówi nasza matka. Sprawdźmy nasz pokój, zobaczmy tą datę i godzinę. Tak wygląda nasz pokój, słuchajcie, no tutaj jest troszeczkę zmienione. Kiedyś chyba tu był GameCube, z tego co pamiętam, lub Wii. Teraz nie wiem, ale chyba GameCube. W tym miejscu był. Teraz mamy Wii U. Okej, tu jest ten zegar. Nie pamiętam, czy samemu się ustawiało tą godzinę, czy... No chyba on sam ustawił. 20:43, tak wygląda. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, sprawdzimy te biurko jeszcze. A właśnie, tutaj już możemy sobie zachować. Mamy nasz oczywiście plecak. W tej chwili mam oczywiście plecak. Mam tutaj chyba kartę naszą. Zaraz zobaczymy sobie. Tak, to jest nasza karta trenera. Zero odznak, no bo wiadomo, dopiero zaczynamy.
Save oraz opcje. To z save'em to troszeczkę poczekam. Na razie oczywiście przejdźmy ten podstawowy początek gry. Aż będziemy mieli pełną swobodę. Słuchajcie, teraz tutaj jakieś wiadomości się pojawiają w telewizji o Petalburg Gym. Tam jest oczywiście trenerem, liderem nasz ojciec. I z nim będziemy musieli stoczyć jedną z walk. Ale do tego jeszcze troszeczkę brakuje, do tego jeszcze dojdziemy na pewno. Profesor Birch to jest koleś, który da nam pierwszego Pokemona, więc do niego trzeba się udać. O, mogę sobie biegać, super. Laboratorium chyba jest tutaj, sprawdźmy. Profesor Birch Pokemon Lab. Dokładnie, są tylko trzy budynki, więc na pewno się nie zgubimy. Szukasz profesora? Profesora nie ma. Gdzieś wyruszył na... na jakieś pola. Chyba w poszukiwaniu Pokemonów. Droga numer 101. Tam może przebywać. Sprawdzimy to. Tak więc słuchajcie, polecimy, zobaczymy. Z tego co pamiętam, to chyba właśnie ten dzieciak nas nie będzie chciał przepuścić, bo nie mamy Pokemona ze sobą, ale za chwileczkę do tego dojdziemy. Ja jeszcze tutaj zajdę do drugiego domku. W tym domku będzie właśnie ta dziewczyna, która będzie naszą rywalką. I ona chyba jest nawet córką profesora. Tak więc zobaczmy na górze. Dokładnie, to jest ona. Okej, czyli ta dziewczyna poszła pomóc doktorkowi, profesorowi w badaniu chyba dzikich Pokemonów, czy łapaniu dzikich Pokemonów. Teraz powinniśmy chyba już tutaj przejść. Słyszę jakieś krzyki. Ktoś wzywa pomocy. Któż to może być? Nasz chyba profesorek, co? Dokładnie. No dobra, i teraz musimy wybrać sobie, słuchajcie, starter. Ja pamiętam, że w Pokémon X grałem ognistym typem, a tutaj właśnie chciałbym zagrać Mudkipem, ponieważ bardzo mi się podoba jego mega ewolucja, więc wybieram oczywiście Mudkipa, typ wodny. I zaczynamy chyba pierwszą walkę w tej serii. Puchiena. Fajnie widzieć te stare Pokemony w nowej odsłonie. Water Gun. Ciśniemy go. Pięknie. Jeszcze jeden taki atak i będziemy mieli chyba Puchienę z głowy. Dokładnie. Fajnie. Pierwszy Pokemon pokonany. Troszeczkę expa dostaliśmy. No i uratowaliśmy profesora przy okazji. Chyba wrócimy do laboratorium. Thank you.
No i oficjalnie dostaliśmy Mudkipa jako naszego pierwszego Pokemona. Nie będę mu tutaj nadawał imienia. Zostawimy tak, jak jest. Ale jeśli macie na przykład jakieś, słuchajcie, nazwy, fajne nazwy Pokemonów, które mogę dać, a których jeszcze właśnie nie złapałem, to możecie pisać w komentarzach, spokojnie. Może coś się fajnego wybierze dla nowych Pokemonów. Możecie pisać obojętnie, bo to jest bez różnicy, czy ja nazwę akurat jakiegoś ptaka tym imieniem, czy jakąś żabę tym imieniem. Więc spokojnie możecie pisać. Area Nav, PokéNav Plus, zaraz dostaniemy to. Super. Tak więc, no dole jest nasza mapka. Mei chyba jest na drodze numer 103 i tam musimy chyba się dostać, z tego co tam dobrze zrozumiałem. Zaraz zobaczymy. No właśnie, doszła nowa opcja, Mudkip, znaczy Pokemony. Możemy tutaj sprawdzić status naszego Pokemona. Więc spokojnie, fajnie, fajnie. Dobra, pigniemy, co? Przejdziemy się tam na górę, zobaczymy. Droga numer 101, zaraz zobaczmy. Tutaj mamy właśnie, czekajcie. Place, ok. Oldale Town oraz... Jest, droga numer 103, czyli musimy minąć po prostu tą wioskę. Fajnie, super, można sobie pomóc na pewno tą mapką. Ja ruszam, nie mogę na razie złapać żadnego Pokemona, bo nie mam chyba Pokeboli. Właśnie nie wiem, jak to jest, bo te demo, które tam ogrywałem wcześniej, w jaki sposób transportuje nam te dane. Ale w jaki, jeszcze nie wiem, jeszcze do tego nie doszłem. Spokojnie, gramy przeciwko robakowi Wurmpl. Nie wiem, jak się wymawia te imiona, ale robak nie powinien być tutaj wyzwaniem dla nas. Jeszcze jeden taki atak i będziemy mieli go z głowy. No, dajesz. Super. I mamy kolejny level, level 6. Fajnie, super. Możemy cisnąć dalej, co nie? Czy mogę już walczyć z wami? Chyba nie bardzo. Nie, jeszcze chyba tutaj trenerów nie spotkamy po drodze. Czekajcie, chcę tu wszystko posprawdzać dokładnie sobie. Parę walk stoczymy. I spróbujemy właśnie dostać się do Mei na drodze numer 103. Zigzagoon. Level 2. My mamy 6, więc nie powinno być problemu. Chyba defense spadnie, co? Nie, atak, sorki. Spadł nam atak troszeczkę. Użymy tackle. Ale super wyglądają te zwierzaki w trójwymiarze. Wiem, że w X-ach już było to pokazane, ale tam akurat w większości zwierzaków nie widziałem, bo no, nie złapałem wszystkich. Kolejny zigzagun. Jeszcze raz. Water gun. Pięknie. Critical. Za pierwszym hitem padł. No i jeszcze troszeczkę będziemy mieli kolejny 7 level już. Jest chyba Oldale Town. Okej, otrzymaliśmy Pokemony, Potiony. Teraz tak, on będzie nas oprowadzał oczywiście po wiosce, pokazywał, gdzie możemy leczyć Pokemony, gdzie możemy kupić Pokebole i inne przedmioty. Więc spokojnie, my to oczywiście wszystko wiemy. Tutaj zajdziemy, bo odnowimy sobie ataki oczywiście.
naszego Pokemona, naszego Mudkipa. Super. No i dobra, możemy lecieć dalej, co? Droga 103 jest oczywiście na północ od tego miasteczka. Tu chyba nie przejdziemy, tak mi się zdaje. Na razie to chyba wszystko jest, tak, wszystko jest blokowane. Jakieś domki, tutaj jest Pokemart, można coś kupić. Na razie tego nie będziemy robić. Biegniemy oczywiście na drogę numer 103, ona chyba już tu jest, dokładnie. To jest już tutaj. Już widzę Mei. Ale jeszcze sobie porozmawiamy. I popatrzymy. Tutaj oczywiście będzie można pływać, ale to w późniejszym etapie, jak będziemy mieli już serw. I teraz tak. No dobra, pogadajmy z nią. Super, pierwsza bitwa z trenerem. Oczywiście Mei będzie pewnie miała Pokemona roślinnego, żeby mieć przewagę nad wodnym. Ale w tej chwili myślę, że sobie powinniśmy dać radę. Dobrze, że go troszeczkę podleczyłem. Jeden na jednego. Dobra, Water Gun chyba nie za bardzo na niego będzie działał. Więc użyjemy normalnego, zwykłego uderzenia. Okej, okay. Jeszcze jedno takie uderzenie i powinniśmy mieć walkę wygraną. Super, chyba padł. A my dostaliśmy kolejny level, 7. No i jeszcze troszeczkę i będzie 8. 200 kasy, 200 tej waluty, nie wiem jaka tam jest waluta, ale mniejsza z tym. Pokémon jest chyba odnowiony. No i super, ona chyba wróciła do wioski, my też tam za chwilkę wrócimy, ale zrobimy to w następnym odcinku, słuchajcie, tu skończę, bo chcę po prostu jak najszybciej wrzucić. Spróbuję jeszcze jeden dzisiaj nagrać odcinek, więc oczekujcie z niecierpliwością. Jeśli wam się ten oczywiście podobał, możecie zostawić łapkę i tak jak mówiłem, macie jakieś sugestie dotyczące imion dla Pokemonów, piszcie śmiało, ja na pewno będę przeglądał to. I oczywiście wszystkie porady, jakie chcecie, możecie zamieszczać w komentarzach, więc... Żegnam się z wami i zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, cześć!